Orszak Trzech Króli zaistniał przed kilkoma laty w Polsce jako największe uliczne jasełka. Jest to działalność oddolna, to znaczy nie organizują tego kapłani, nie są inspiratorami, ale jest to inspiracja, działalność właśnie ludzi, dobrej woli, dzieci, młodzieży, szkół, domów kultury. I to jest piękne. W ogóle to szopka się wzięła od świętego Franciszka z Asyżu, wiemy, że to XIII wiek. I potem zaczęto dekorować kościoły, zaczęto odgrywać jasełka takie w małym gronie. A teraz mamy piękne uliczne i cieszymy się z tego bardzo, bo co roku jest więcej uczestników, co roku są bogatsze orszaki, co roku mają nowe gadżety. Dzisiaj też jak zobaczymy, piękne właśnie zwierzęta, co prawda sztuczne, ale są królowie ustrojeni, dzieci całe orszaki tworzą. Chwalmy więc Boga. Święto Trzech Króli rozpoczęto obchodzić już na wschodzie, w Egipcie w V wieku, natomiast w kościele zachodnim, w Rzymie od VI wieku, więc niech ta tradycja piękna trwa. Jak się okazuje, 16 stopni poniżej zera to za mało, by zniechęcić kętrzynian. Licznie przybyli, by wraz z Kacprem, Melchiorem oraz Baltazarem oddać cześć Jezusowi. Kolejny raz, rodziców, dzieci, zabawa widać wesoła, jakby pani była 10 minut temu, to odbyliśmy wszystkie afrykańskie tańce, niekoniecznie wojenne dzisiejszego dnia. No i ruszamy zaraz. Bo Rus nie zniechęcił? Nie. Jest ciepło, bębnimy, także jest coraz cieplej, herbatka, dajemy radę. Rus nas nie odstraszył, jak widać. Ciepło ubrane. No warto być, uczestniczyć w takim wydarzeniu, przynajmniej raz w roku. Bardzo zimno, ale jakoś wytrzymujemy, naprawdę. Fajnie tutaj być, fajnie razem iść w procesji. Bardzo fajnie, co nie widziałeś diabełka, powiedz Oskarek. Podobało ci się? Tak? No. Jest to wspaniałe wydarzenie. Można zobaczyć kawałek historii, tradycji. I jesteśmy tutaj z Gabrysią. Gabrysia jest co roku. Ja nawet jak mnie nie ma, ona przychodzi. Jak z kimś z rodziców. Gabrysia, podoba się? Tak. A co najbardziej ci się podoba? Zwierzątka czy może stroje? No wszystko. Zimno jest, ale orszak, pogoda piękna, także miło. Trochę ludzi jest, także... idziemy. I doszli pod kętrzyński ratusz, gdzie trzej królowie przekazali dary dla Dzieciątka Jezus. Europa pragnie pokłonić się nisko temu, któremu zawdzięcza wszystko. Długą, krętą drogą szło nas w całym rowie, by pokój i radość odnaleźć przy Tobie. Królu, Ty nam przynosisz nadzieję, zbawienie. Złoto dam Ci z wdzięczności, żeś przyszedł na ziemię. Przyszedłeś na ziemię, dar Bożej miłości. Z Tobą radość i pokój w domach niech zagości. Boskiemu dziecięciu woń kadzidła niosę, od tej chwili władaj nad Azjatów losem. Smutki i niepokoje w radość duszy zmienia. Ja mirrę, znak cierpienia, dam jemu w ofierze, jam pogański mędrzec, lecz od dzisiaj wierzę.